Sanieczka, przygotuj się, zaraz zobaczysz swój portret. Gotowa? Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was filmik z serii Open Box. Doszła do nas właśnie dzisiaj paczka i będę ją otwierać razem z Sonią. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Jest to paczka urodzinowa dla Soni. Ja od razu chciałam powiedzieć, że jest zawinięta w prześliczny papier. W taki papier właśnie z Kubusia Puchatka. Była to w dzieciństwie jedna z moich ulubionych bajek, więc naprawdę prześliczny papier. Sonia już tutaj wącha, bo chyba czuje, że jest coś dla niej. Ogólnie paczka jest taka trochę grubsza. Myślałam, że będzie bardzo cienka. Ale zobaczymy, co jest w środku. W sumie nożyczki nie były mi potrzebne chyba. Albo będą tutaj. I mamy paczkę. Naprawdę w ogóle się nie spodziewam, co jest w środku. Ale zaraz wszystko Wam pokażę i zobaczę. Już zaglądamy do środka. I może tutaj jest jakiś list. Zaraz zobaczymy. Tam też coś jest, bo Sonia chyba czuje, bo widzę, że zagląda. Tak, już liżę. Czekaj, czekaj, zobaczymy. Ale pięknie. Zobaczcie, jakie ładne. Jak to ładnie po prostu wygląda. To jest praca konkursowa, jest po prostu przepiękna. Zobaczcie, naprawdę gratuluję talentu, bo po prostu prześliczny rysunek. I oczywiście cała paczka i praca konkursowa jest od poszukiwaczy ziarenek, więc serdecznie się pozdrawiam. I zapraszam na twój kanał, jeśli nie zapomnę, mam nadzieję, że nie zapomnę, to oczywiście dam link w opisie, będzie. I jest bardzo ładny rysunek, pisany jest to po prostu portret. I to jest napisem. I zaraz zobaczę, bo tutaj widzę jest list, ale najpierw samego przeczytam i zobaczę, czy mogę Wam przeczytać. Wydaje mi się, że mogę pokazać list od poszukiwaczy ziarenek. I przy okazji serdecznie pozdrowić Ciebie i Twoje zwierzaki. Też bardzo wszystko tak pięknie to wszystko obłożyłaś te koszulki, jest bardzo estetycznie, więc też za to Ci dziękuję, bo naprawdę jestem zaskoczona. I tu jeszcze nawet taka ładna, śliczna łapka. I pozdrawiam poszukiwaczy ziarenek, ja też pozdrawiam. I teraz Wam od początku jeszcze pokażę te prace konkursowe. Właściwie dopiero teraz zauważyłam, że to jest papier urodzinowy, jak się teraz przyjrzałam. Naprawdę dziękuję Ci, bo przepięknie to zrobiłaś. Tak ładnie wszystko obkleiłaś, że widać, że też dużo zajęło Ci to czasu na pewno. I tutaj w pierwszej koszulce mamy wydrukowane zdjęcie, więc też bardzo dziękuję. I teraz widzę na odwrocie napisałeś, że ten rysunek, który rysowałeś na konkurs, to on był wzorowany na tym zdjęciu. Bardzo dziękuję. Teraz zobaczymy taką chyba laurkę. No i jeszcze śliczne chyba origami to się nazywa. Zobaczcie, jakie ładne. Taka główka pieska. Dalej chyba drugiego pieska z takim języczkiem też śliczne. Oraz takiego.
Ksenia chce lizać. Teraz patrzymy na Laurkę, która też jest prześliczna. Tutaj mamy pieska. Zobaczcie. Rozkładam jego uszy. To jest 100 lat. 100 lat. O, i tutaj nosek jest z filcu. I w środku po otworzeniu mamy tutaj nasze zdjęcie profilowe. Też bardzo ładnie to wygląda. I tutaj takie babeczki też śliczne, jakieś naklejki z takim prezencikiem urodzinowym. Oraz mamy bardzo fajne kostki, tort. Już pokazuję, taki naklejony torcik urodzinowy. Tu też. I życzenia. W dniu twych urodzin życzę ci wiele wielkości, dużo radości, dłuższych spacerów i miłych gości. Więc bardzo ładna rymowanka. 100 lat i życzę Max i jego opiekunka. Więc bardzo dziękuję za Laurkę. Naprawdę bardzo mi się podoba sam pomysł i też wykonanie. Jeszcze raz wam pokażę. Jest prześliczna. No i teraz wam pokażę jeszcze rysunek, który wyciągnę, żeby wam pokazać. Tak wygląda rysunek i chciałam powiedzieć, że jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że w ogóle zdecydowałaś się, że mi wysłać tą pracę konkursową, ponieważ to jest portret Soni. Narysowałaś tak po prostu ładnie, że wygląda jak rysowany portret. Masz bardzo wielki talent i myślę, że ten rysunek powieszę sobie na ścianie u mnie nad biurkiem, bo jest po prostu przepiękny. I teraz zobaczymy kolejne rzeczy. I to jest, tutaj mi się chyba podkładkę, po prostu zrobiłaś własnoręcznie taką podkładkę. I bardzo też za nią dziękuję, ponieważ ja uwielbiam takie różne podkładki, przydają mi się na biurko. I, no i tak jak mówiłam, też bardzo podoba mi się grafika tej układki, tej podkładki. Więc na pewno mi się przyda, więc to jest taki ładnie, zrobiłaś też własnoręcznie, więc też fajny taki pomysł. Bardzo dziękuję za to. Widzę, że przysłałaś coś jeszcze, więc też zobaczymy. O, tutaj widzę, jest coś dla mnie, więc to są mentosy. Bardzo naprawdę dziękuję. Jeszcze nigdy nie jadłam tych takich szyjków. Nigdy nie miałam, więc dziękuję. Na pewno sobie spróbuję. I ten dalej też mamy dwa takie pakunki. Tak pięknie zawinięte. Naprawdę tak ładnie to wszystko zapakowałaś. Takie prezenciki urodzinowe. I zaraz to zobaczymy. Już niedługo otworzę. No i to jest chyba coś dla coś, wydaje mi się. Jakaś mieszanka. Ale nie jestem pewna. Tak więc bardzo dziękuję. Taka mieszanka z różnych ziół. Bardzo fajna. Soniek się tym zainteresowała. I teraz zobaczymy kolejną rzecz. Ciekawa jestem, co to jest, ale zaraz zobaczymy. Jest tak ślicznie wszystko popakowane, że aż żal jest to odpakowywać, że to pomieszczę.
to jest widzę trafem dla Sani, to te kabanosiki. Saniek uwielbia kabanosy. A są to kabanosiki z Vitacraft. Mają bardzo dobry skład i bardzo są fajne. Sania bardzo lubi kabanosy, więc bardzo Ci dziękuję. I oczywiście myślę, że nagramy tester przysmaków razem z Sonią, z tymi kabanosami. Bardzo naprawdę dziękuję za wszystkie prezenty. Paczka jest po prostu przepiękna. Rysunek, portret Sani, laurka i w ogóle prezenty też dla nas wszystkich. Bardzo Ci za to dziękuję i oczywiście serdecznie pozdrawiam poszukiwaczy ziarenek. Zapraszam na Twój kanał oraz pozdrawiam Twoje zwierzaki. Oj, Soniek jest zapatrzona w swój portret, chyba Ci podoba. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.